Czekajcie, czekajcie, włóżcie nowe kroje do Halki. Że co chcesz? Jakie kroje Halki? Nie, stroje do walki. Wymyśliłem je wczoraj w wannie. Ej, co on mówi? No. Wow! Weź! Cały mokry! Co ten kostium robi? No, jesteś silniejszy, mocniej uderzasz i trochę pachnie franczuszką wanilią. Ścios! Bardzo ładnie, ale nie wiem, czy wiesz, że jestem superbohaterem. Ta. I mam supermoc. Ja tak samo mam supermoc. Wiesz, jestem niezniszczalny. A ja mam super szybkie refleksy. I obaj całkiem ładnie pachniemy. Pachniemy nieźle. Dobrze mu powiedziałem, co. Rany, ale z was dwa koguciki. Co? Kogucik. Przesadnie pewny siebie, wielkie ego, zapatrzone w siebie, Wiem, co znaczy kogucik. A tak w ogóle nie kogucik, tylko prawda. Fakt. Idziemy, niebezpieczny! Zwalczać zbrodnie! Nic nie jest? Chciałem machnąć parę pompek przed wyjściem, jak zawsze. Nigdy nie widziałem, żeby się robił. Wiemy, że kłamiesz. Konkurs na pompki, jazda! Raz, dwa! Ścios, pamiętasz, jak myślałeś, że będzie wojna między ludźmi i niedźwiedziami? Myślałem? Zaczekaj na pierwszą niedźwiedzią. Ona nadejdzie, a uwierzysz mi, już niedługo. No nieważne, wciąż masz ten kombinezon antyniedźwiedzi? Ta, tamten kombinezon. Jest na chodzie? Wypuść niedźwiedzia! Dobra, niedźwiedziu! Możesz mnie walnąć wszędzie, tylko nie pod lewe kolano. Ale wysoki chłopak, no dobra, no. Chodź tutaj. Chodź. No i proszę, zbaw mnie! O, babciu! Czy to odpowiada na pytanie? Nie. Stoisz i śmiejesz się od 25 sekund. O. Modyfikacja strojów do walki, by odbierały sygnał od Jaspera i Charlotte, jest trudniejsza niż myślałem. O. Jak to zrobiłeś? Mógłbym ci to wytłumaczyć, ale tylko Charlotte jest dość mądra, by zrozumieć. Hej! Że taka mądrala? Tak. Ta masz rację. Jak się uda, to będziecie mogli kontrolować kapitana i niebezpiecznego tak jak niedźwiedzia i włochacza w grze wideo. Ta, a potem wyślą nas na walkę z Bardziem. Aż ten spawił je w ręcznik. Niezły tekst, nie zapomnij go na miejscu. Co się dzieje? Ja cię kręcę. Ale to czat! Jesteśmy jednością. Lepiej niech cię nie ponosi. To zły moment na sikanie. Bardzo zły. No to nie będę. Ej, uważaj. Dobra. Podnieś. Idziemy. Świetnie, ale odjazd. Ej, te stroje dają im super siłę, tak? Ta. Co robisz? Niesamowite! Zobaczcie, jestem super bohaterem! Posmakuj pięści, poczuj kop! Nie jesteś super bohaterem! Ręka do góry, jeśli Jasper to super bohater. Jasper, opuść mi rękę. Okej. Szlak! Ej, to co? Możesz mi przywrócić moc? Ta. Wejdziesz do pudła, ja naciśnę guzik i twoja mocz przejdzie od pszczoły do twojego ciała. Odjazd! Dobra, właź do pudła, no szybko właź! Henryk, słyszysz nas? Słyszę wyraźnie, zaczynamy! Dobra, wpuszczę pszczołę do twojego pudła. Potem musisz ją rozwścieczyć, żeby urządliła. Co? A ja wcisnę przełącznik, by aktywować gaz rybonukleinowy w tej samej chwili, gdy cię urządli. Przez co urządlenie zaboli cię jeszcze bardziej. Nikt mnie o tym nie uprzedził, zanim tu wszedłem. No wiem. Wpuść pszczołę. Co? Nie. Ej, czekaj chwilę. Dlaczego pszczoła musi mnie urządlić? Nie możesz tylko wcisnąć mi hajstra albo zrobić jakąś inną naukę, która nie musi boleć? Ja naprawdę nie cierpię pszczół. Ej. Aż ciężko tego słuchać. Ale ktoś
Możesz go wyciszyć? Tak! No mówię przecież! A mi no me gusta esto, chicos! ¡Odio las abejas! ¡Ah, odio que me piquen! ¡Sáquenme de aquí! ¡Estoy empezando diablo, chicos! Sorki, guzik od hiszpańskiego. Urządliła go? Zastanawia się nad tym. Urządliła. Udało się? Czujesz się szybki? Nie wiem. Rzucam kamień! A! Hej! Ej, a jak chcę do łazienki, ale muszę pedałować? Myślałem o tym. I? Wciąż myślę. Ścios, przestań myśleć o Jasperze i jego siusiu, a zacznij myśleć o zniszczeniu tego wirusa. Za szybko się przemieszcza. Ma super mocz Henryka, więc nie mogę go zniszczyć, jeśli go jakoś nie szpo... Wolnie. Co? Już mi się to nie podoba. Dlaczego? O co się czepiasz? Mam na sobie pieluchy, o to się czepiam. Nie pieluchę, tylko urządzenie. Pierwiastkowe, jonowo-elektryczne, logistyczne urządzenie chemiczno-atomowe. P-J-E-L-U-H-A, ty to pielucha! Ej, nie zdejmuj! Dlaczego? Bo za każdym razem, gdy używasz supermoczy, tworzysz związek chemiczny, który przepływa przez twoje żyły. Ta pielucha monitoruje ten związek. Kiedy w twojej krwi będzie go za dużo, ten paszek zrobi się niebieski. O, jak w pieluchach. Tak. Ej, ty nie rób mi zdjęcia w pielusze! Wcale nie robię zdjęcia, tylko sprawdzam pocztę. Nie ma internetu. Tak. To był flash maila. Dobra. Ta maszyna wystrzeli w ciebie ostre przedmioty. Kiedy się uchylisz, super związek trafi do krwioobiegu. Wtedy pobiorę ci krew i stworzę antywirusa, który zabije wirusa Ricka Twitlera. Ta, ekstra, czaję. Noszę pieluchę, a ty strzelasz ostrymi przedmiotami i pobierasz krew. Normalna praca po lekcjach. A chcesz popedałować? A chcesz pieluchę? Nie. Chcę zapytać, co robisz, ale nie chcę, żebyś przewracał oczami i wzdychał. Ta, właśnie. Rey i Henryk chcą wysłać tego wściekłego rycerza do krainy zwanej Astorią. Dlatego skanuję różne wymiary i słucham, czy ktoś powie słowo Astoria. I powiedział? Nie. Tylko parę osób się zastanawia, czy chodzisz z Henrykiem. Co? Nie chodzę. Oj, co innego słyszę? Ej, Charlotte! Jest robota dla królików. Kicamy! Nie! Nie pracujemy dla królików! Nie cierpię tych głupich ciuchów! Zapisałem nas na serio. Jedna pani płaci 200 zł za malowanie psu pazurów. Kicamy! No! Ej, stary, to tylko rury, co nie? Nie musisz się bać. Nie bałem się, to był ten... krzyk odwagi. A, jasne. Stary, tak się bałeś, że wciąż słyszałem twoje wrzaski. To był krzyk odwagi! A, jasne, też krzyczę. Ratunku! Kiedy jestem odważny. Chciałbym wrócić do domu i walczyć o tron. Ta, jak nam idzie ścios? Jeszcze nad tym pracuję. Ładny troll niewolnik. Ile za niego chcesz? Co? Jaki znów troll? Zamilcz, trolu! Ej! Co? A może byśmy mu dali trochę naszej broni do domu, żeby mógł odbić królestwo? O, wspaniale. Chcę to zrobić od razu. Co? Macie tutaj broń? Od groma broni. Tak. Co, jakieś miecze, topory? Ta miecze! Ta miecze i topory! Dobra, Mike Tyson. Chodź, przyjacielu, opowiem ci trochę o ręcznym dziale termonuklearnym.
A potem opowiem ci zabawną historię o mnie, moim kuzynie, kangurze. A, już znalazłem! Słyszę, jak ktoś mówi Astoria! Słyszę, jak ktoś mówi Astoria! Ale nikt mnie nie słucha. Astoria, Astoria. Jeśli będziesz powtarzał w kółko słowo Astoria, zacznie to dziwnie brzmieć. Tak samo jest ze słowem Stromboli. 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 To gdzie my jesteśmy? Witajcie w kryjówce. O, taki zły troll. Jestem Szczosz. To zły troll imieniem Szczosz. Dobra, uspokójcie się i dajcie mi wytłumaczyć, jak... O, świetnie, oboje macie broń.